BetClick możesz grać bez podatku. Codziennie, całą dobę, wszystkie sporty. Środa, 21 sierpnia, godzina 20.30. Szósta kolejka BetClick pierwszej ligi. Przełamania nadszedł czas. Tutejsza Pogoń, Siedlce, nie wygrała przecież jeszcze meczu w pierwszej lidze. A GKS Tychy, który przyjechał dzisiaj do Siedlec właśnie, zanotował po raz pierwszy w historii serię zremisowanych 5 spotkań z rzędu. Jaki to będzie mecz? Jesteśmy bardzo ciekawi. W końcu Jakub Senior tuż przed spotkaniem powiedział: 3 punkty na pewno zostaną w Siedlcach, a tym samym my zacieramy ręce na ten pyszny ligowy dżemik. Zapraszają Dawid Cud i Krzysztof Lenarczyk. Lewą nogą, dosyć ciekawie to było zagrane, sugerują zagranie ręką. Jaka ostateczna decyzja? Chyba pokazał sędzia Rasmus rzut karny. Dobre było to dośrodkowania Dziuby. I teraz dał sygnał sędzia Rasmus i Bartosz Śpiączka i broni Kuchniewski! Ciągle 0-0 w Siedlcach. Odbiera teraz gratulacje Mateusz Pruchniewski od wielu kolegów. Łukasz Chręciar, też takie zagranie, Kosiu! Mogą zastanawiać się piłkarze, kibice Pogoni Siedlce, jak ta piłka nie wpadła do siatki. Teraz szansa dla GKS-u. Jak to wymyślą? I będzie uderzenie, broni Pruchniewski, a próbował Mateusz Hołownia. Bardzo dobre podłączenie się do akcji lewego defensora GKS-u Tychy. Inaczej chcą zbudować przewagę w bocznym sektorze boiska i wykorzystać Dziubę. Dziuba, Pruchniewski, 1-0 dla GKS-u Tychy. Trafia do bramki Jakub Budnicki. Chwaliliśmy Pruchniewskiego za obronionego karnego, za dobre interwencje, ale to jest błąd, który popełnia ten młody bramkarz, a z tego skrzętnie korzysta Jakub Budnicki, środkowy obrońca. Piłka go odszukała, a konkretnie on odszukał piłkę. GKS Tychy cieszy się z prowadzenia. Przyspieszenie, zagranie w kierunku prawej strony na Daniela Pika. Jeszcze gospodarze, może coś się z tego urodzi. W końcówce pierwszej części gry Kuba Senior. Był tam Daniel Pik, teraz dośrodkowanie i co? I nie ma mowy o rzucie karnym. Arbiter pokazał, że od bramki będą rozpoczynali goście. Teraz sporo walki, znowu dobrze Budnicki. Szansa dla gości. Patrzymy, jest Dziuba. Dziuba! Broni Pruchniewski. Dobra akcja, świetnie ją rozpoczęli Budnicki, później Makowski. I musi Łubik wybijać, to się właśnie dzieje. No i teraz Casio kontra Śpiączka. Zgarnęli to Tyszanie. Znów do Śpiączki ta piłka, będzie szansa na 2-0, do Śpiączki zagranie i nie ma bramki. Ależ zmarnował po raz kolejny swoją szansę Śpiączka, wcześniej świetny pomysł miał Makowski z tym zagraniem. Z podobnej pozycji kapitalnego gola przeciwko... Wow, jeszcze Chryciar, jeszcze Łubik i jeszcze dobitka Drąga. No teraz też to trochę będzie wymagało czasu, by się dopasować, ale jest też Szuprytowski. On dopiero się pojawił, Szuprytowski! Piłka minęła całe pole karne. Ależ było blisko, dobre wejście Szuprytowskiego, który już ma opaskę na lewym ramieniu. Jeszcze raz Szuprytowski prawą nogą. Zgarnie drugą piłkę Jakub Senior, ale nie zdołał oddać strzału i teraz dopiero gdzieś taka miękka próba. No ale bez żadnych kłopotów Marcel Łubik popatrzył tylko, jak piłka ląduje nad jego poprzeczką. Szuprytowski wznowił. Patrzymy na tę akcję. Znów pośliznął się Demianiuk. Ma na plecach Hołownię. Obrócił się jednak Demianiuk. Cały czas on lewą nogą i nie ma bramki. Robert Majewski przed znakomitą szansą na wyrównanie. Nie wiem, czy Pogoń będzie miała lepszą szansę w tym meczu. 5 remisów z rzędu i koniec. GKS Tychy w szóstej kolejce BetClick pierwszej ligi po raz pierwszy wygrywa w sezonie 2024-2025 i być może meczem w Siedlcach zaczyna swój triumfalny marsz powrotu do Ekstraklasy. Zobaczyłem dwie rzeczy po tym ostatnim gwizdku arbitra. To, że Dariusz Banasik od razu przybił piątkę z kilkoma osobami na ławce rezerwowych i Jakuba Budnickiego, który zacisnął pięści w geście triumfu, bo ten gol daje upragnione zwycięstwo GKS-u Tychy w tym sezonie. Do szóstej kolejki musieli czekać piłkarze tej drużyny na to, by cieszyć się ze zwycięstwa. BetClick możesz grać bez podatku. Codziennie, całą dobę, wszystkie sporty.